Dużo czasu w tym kursie poświęciłem wektorowi. Wektor to zbiór elementów jednego typu, czyli to jest zbiór jednorodny. Tworzymy go funkcją c. Wyświetlmy. Jeżeli do tego zbioru dodamy jeszcze na przykład liczbę 2,5, a sprawdźmy wpierw, jaki jest typ tego wektora, type of vector i od razu mode vector, to widzimy, że to jest liczba rzeczywista. Dodanie do tego zbioru liczby 2,5 nic nie zmieni, bo już 1 i 3 to są liczby rzeczywiste, to nie są liczby całkowite. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to była liczba całkowita, powinniśmy dodać l na końcu. Ale nawet wówczas, ponieważ dodajemy także inne liczby rzeczywiste, to cały wektor będzie miał typ rzeczywisty. Jeżeli dodamy true, albo dodamy, no sprawdźmy najpierw true, to nadal jest rzeczywisty, przy czym to true zostanie zmienione na jedynkę. Jeżeli z kolei dodamy napis, to cały wektor stanie się typu charakter, ponieważ to jest ta jedyna konwersja, jaką jest w stanie w tej sytuacji zrobić. Możemy sprawdzić, jaka jest struktura wektora. To jest wektor napisów z takimi elementami. 5 elementów. Możemy zadać pytanie, czy to, co przechowujemy w zmiennej wektor, to jest rzeczywiście wektor? Tak. Czy jest listą? To jest nowy typ, który chcę teraz omówić. Nie jest listą. O liście za chwilę. Możemy pobrać element, na przykład pierwszy. I możemy użyć też takiego operatora, co nic nie zmieni. A teraz kopiujmy ten fragment kodu. Zamiast słowa wektor użyję słowa list. Z takim zamienianiem słów w kodzie trzeba bardzo uważać, bo on nie robi żadnej semantycznej analizy. Po prostu zastępuje jedną frazę inną frazą i bardzo łatwo, szczególnie jeżeli się kliknie all, zepsuć sobie kod. I teraz, na razie to jest nadal wektor, bo tworzymy go funkcją c. Ale teraz zamiast funkcji c użyjmy funkcji list i sprawdźmy, co się stanie. Wpierw wyświetlamy listę. Proszę zobaczyć. To już nie jest zbiór elementów jednego typu, bo ewidentnie tu mam liczby rzeczywiste, a tutaj mam wartość logiczną. Nie została zmieniona na jedynkę, czwarty element. Natomiast piąty element to jest napis. Jaki jest typ? Lista. Czyli to nie jest typ elementu, tylko to jest typ całego obiektu. Ja mogę sprawdzić poszczególne elementy. Czyli mogę sprawdzić element pierwszy. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego użyłem podwójnych nawiasów. Natomiast mogę sprawdzić element drugi, to jest liczba całkowita. Element trzeci znowu powinna być rzeczywista. Element czwarty powinna być logiczna. I element piąty powinien być charakter. A jeżeli użyję pojedynczych nawiasów kwadratowych, to w każdym przypadku dostanę listę. Dlaczego? Dlatego, że pojedyncze nawiasy kwadratowe w przypadku listy zwracają mi pod listę, czyli w tym przypadku listę jednoelementową z piątym elementem. Natomiast podwójne nawiasy kwadratowe, proszę zobaczyć, to jest lista, bo to jest pierwszy element, to będą dwa pierwsze, czyli lista składająca się z dwóch elementów. Natomiast jeżeli napiszę podwójne, to jest podwójne nawiasy kwadratowe, to jest ten element konkretny w liście. To jest ta różnica, która jest między wektorem a listą, ale to oczywiście nie jest najważniejsza różnica. Najważniejszą różnicą jest to,
że lista może przechowywać elementy różnych typów. Nie ujednolica typu przechowanych elementów. Natomiast większość funkcji, których używaliśmy do tej pory, mogę używać także w przypadku list, a więc na przykład długość. I podobnie jak w przypadku wektorów, ja mogę stosować na przykład, chcę mieć elementy od pierwszego do trzeciego. OK. Jeżeli użyję podwójnych nawiasów, to nie wyjdzie. Takie zakresy mogę stosować tylko w pojedynczych nawiasach. Mogę poprosić o szósty element. W odróżnieniu od wektora nie dostaję not available, tylko dostaję null, czyli pusty element. No i mogę zapytać o dowolny element, także ósmy. On zawsze zachowa się tak samo. Mogę zrobić, że to jest minus jeden i to będę miał nie minus pierwszy element, tylko wszystkie elementy z pominięciem pierwszego. Jest zabawna funkcja, która się nazywa unlist. Nie lista. Lista, sprawdźmy. Zobaczmy, jakiego ona jest typu. Wracamy do wektora dzięki tej funkcji. No i mogę oczywiście zrobić konwersję w drugą stronę, czyli jeżeli mam wektor, to mogę skonwertować go do listy. I sprawdzić typ. Tak jest. Część tych funkcji, które omawiałem na poprzednich zajęciach, działa dla listy, a część nie. Działa funkcja len, którą przed chwilą testowaliśmy, ale nie działa na przykład funkcja sort. Funkcja sort wymaga porównywania elementów, czyli nie może zadziałać dla listy, które z założenia są różnych elementów. Czyli jeżeli wywołam funkcję sort list, to uzyskam informację, że wywołanie takie powoduje błąd. Ja mogę oczywiście skonwertować na wektor napisów i wówczas posortuję już skonwertowane do napisów elementy listy. Powtórzmy jeszcze raz różnicę między pojedynczymi nawiasami kwadratowymi. Sprawdźmy strukturę takiego elementu. A podwójnymi nawiasami kwadratowymi. W pierwszym przypadku uzyskuję listę, która jest pod listą tej oryginalnej listy, a w drugim przypadku uzyskuje ten element, który chcemy uzyskać. Czyli w efekcie, jeżeli korzystamy z wektorów, to użycie pojedynczego czy podwójnego nawiasu nie ma żadnego znaczenia, dlatego częściej korzystamy z pojedynczego. Natomiast w przypadku podwójnej listy, na przykład jeżeli chcemy w pętli wyświetlać poszczególne elementy tej listy, to będziemy używali podwójnych nawiasów kwadratowych.